W tym filmie pokażę jeszcze więcej opcji obrysu. Zaczynamy. Poznajmy dodatkowe opcje obrysu. Mam taką jeszcze taki parametr obrys, zobaczcie tutaj. Jeżeli teraz kliknę w obrys, to wyświetlą mi się parametry obrysu. Też ten sam obrys mam tutaj. O, ja go sobie tutaj mam już wydobyty. No i teraz tak. Zaznaczam ten mój obrys. No i oczywiście tak. Grubość. To już znamy. Mogę sobie tutaj modyfikować grubość. Tutaj mam dodatkowe elementy. Dam mu trochę grubszy. Obrys, żebyśmy widzieli, co się dzieje, i teraz zobaczmy. Przesunę sobie ekran na końcówkę linii, tutaj, i dam sobie zbliżenie. I zwróćcie uwagę, jak wygląda zakończenie tej kreski. Teraz to zakończenie kreski jest takie proste, płaskie. I ostatni węzeł tej kreski, jeśli teraz kliknę białą strzałką, to tu jest ostatni węzeł tej kreski. I teraz to jest dokładnie pokazane w tym miejscu. Zakończenie. Tutaj mamy zakończenie i dokładnie tak właśnie krzywa, którą narysowaliśmy, będzie właśnie miała takie zakończenia. Mogę to modyfikować, czyli na przykład ona może, może mieć zakończenia okrągłe, o takie na przykład, albo może mieć zakończenia proste, ale węzeł będzie trochę przesunięty. Ja sobie wybiorę takie zakończenia, o takie jak teraz. No i teraz tutaj kolejna opcja to są naro narożniki. No i żeby zobaczyć narożniki, to przejdźmy sobie tutaj do narożnika tej fali. Przybliżę się. No i teraz tak. To jest moja zaznaczona cała ścieżka, mam zaznaczoną. I teraz te wszystkie punkty narożne, one będą wyglądały właśnie tak, jak ja tutaj ustalę w tym punkcie narożniki. Zobaczmy, teraz jest ostry, o taki, ale mogę zrobić zaokrąglone. I teraz te wszystkie narożniki są zaokrąglone, albo mogę zrobić ścięty. O, teraz jest ścięty. To działa zarówno w ścieżkach otwartych, jak i w ścieżkach zamkniętych. Narysuję sobie jakiś, jakąś figurę, na przykład prostokąt. Dam mu obrys jednopunktowy, żebyśmy widzieli, co się dzieje. No i teraz tak, zobaczmy. On ma teraz u mnie ścięte narożniki, bo jest ta opcja wybrana. Może mieć narożniki zaokrąglone albo po prostu takie właśnie proste. Kolejna rzecz to są, tutaj jest obrys, czyli jak ten obrys będzie się zachowywać. Zobaczmy, figura, ona zajmuje jakieś miejsce na ekranie. No i teraz ten obrys, jeżeli będę zmieniać obrys, na przykład zwiększać jego szerokość, albo zmniejszać jego szerokość tego obrysu, to on będzie w tym ustawieniu, tak jak teraz. Tu jest tutaj o wyśrodkowany do środka, on będzie się proporcjonalnie zwiększać grubość tego obrysu w stosunku tutaj do obramowania tej figury, jakie ona zajmuje na ekranie, jednolicie. Mogę też określić, że ten obrys będzie kierowany do środka. Zobaczcie, o w tym momencie obrys idzie do środka, czyli jak zacznę zwiększać na przykład jego grubość, to on cały czas pójdzie do środka, ale nie będzie zwiększał tutaj swojej obję objętości. Ta figura nie będzie zwiększała w objętości albo, albo obrys będzie na zewnątrz. Czyli figura jest tutaj, ja teraz dam na chwilkę, dam jej kolor. Ale kolor wypełnienia, na przykład damy kolor żółty, może inaczej, wypełnienie, wypełnienie, damy kolor żółty tego wypełnienia. No, nie chcę się klikać, teraz się kliknęło. Proszę bardzo, żółta figura, a obrys jest czarny. No i teraz zobaczmy, wrócę teraz do tego obrysu. I teraz co się będzie działo, jak ja zacznę tutaj zmieniać? Mam zaznaczoną i zwiększam, i ten obrys zwiększa się, ale na zewnątrz, tutaj pamiętamy, zwiększałby się do środka, do środka, do środka. A ja sobie wybiorę, o, ten sposób, czyli tak domyślnie, czyli wyśrodkowany, czyli tu jest jak gdyby. Równomiernie ta kreska wyznacza obszar obiektu, a obrys będzie jednocześnie i na zewnątrz, i do wewnątrz się zwiększał. No dobrze, to teraz usunę sobie tę ramkę, wrócę na chwilę do naszej fali. I kolejna opcja to jest linia przerywana. Mogę określić, że ta moja kreska, którą sobie tutaj rysuję, to jest linia przerywana i określam to tutaj. O w ten sposób zobaczmy, mamy taką przerywaną linię, przy czym mogę tutaj określić, jak ta linia będzie wyglądać. Ja sobie teraz mam wybraną taką linię, która bardziej przypomina na przykład oś obrotu, jakbyście rysowali jakiś rysunek techniczny. No to spróbujmy. Ja narysuję prostą kreskę, o jakąś tam prostą kreskę. Może inaczej. Narysuję jakąś figurę. O taką, niech będzie taki prostokąt. On będzie miał. On nie będzie linią przerywaną, tylko normalnie. I będzie taki właśnie jednopunktowy, ale w środku tej linii narysuję po prostu na przykład oś obrotu. I teraz chcę pokazać, że jest to właśnie oś obrotu. No to narysuję, że to jest linia przerywana. Dam mu bardzo cienki, czyli 0, 25 setnych punktu. No i zobaczmy, mamy ładny taki rysunek techniczny, który tutaj pokazuje oś obrotu. No i teraz jak to jest zrobione? No właśnie dokładnie ta oś obrotu. O tutaj jest, ja ją teraz zaznaczę, ona tak wygląda, czyli kreska ma długość 5 punktów, pierwsza kreska, potem mamy odstęp, który też jest 5 punktowy i potem mamy Kropkę, czyli zeropunktową punktową kreskę, mogę tu zmienić, że na przykład ona będzie miała jeden punkt. No i w tym momencie jest o taka na przykład kreska. Tak, mogę modyfikować, mogę tutaj dodawać jakieś segmenty, trzy punkty i ona się będzie oczywiście zmieniać, ta cała nasza krzywa o, w taki sposób. Ona się będzie zachowywać po prostu tak, jak my jej tutaj pokażemy. Jeżeli nie określę tych pozostałych elementów o w taki sposób o, i to wszystko pousuwam, to moja linia przerywana, ja to wszystko tutaj usunę. Ona będzie po prostu wyglądała w taki sposób. Mogę oczywiście ją modyfikować. Ona będzie miała na przykład dłuższe segmenty, na przykład 10 punktów. O takie na przykład będą segmenty. I domyślnie tutaj odstęp też jest 10-punktowy. Mogę oczywiście to zmniejszyć, że te odstępy będą na przykład 5-punktowe. Tylko muszę zaznaczyć kreskę. To będą pięciopunktowe odstępy. No i okej. Okay. No i tak na przykład może wyglądać nasza linia. Linię przerywaną mogę zastosować zarówno do otwartych ścieżek, tak na przykład jak do tej osi obrotu, która tu była, jak też do tej fali, ale mogę też zastosować do ścieżki zamkniętej. Proszę bardzo, chcę narysować jakąś fajną ramkę i tam coś na przykład chcę w tej ramce umieścić, no to dam linię przerywaną, proszę bardzo, i tylko usunę, że ona nie będzie taka. Tutaj damy mu na przykład, niech to będą cztery punkty. No i mamy. I zobaczmy jeszcze jedną rzecz, zaznaczę sobie tę moją figurę, i teraz tutaj mamy jeszcze dwie dodatkowe ikonki. Tutaj. Tutaj mamy zachowanie długości kresek, niezależnie od tego, gdzie będzie narożnik, i teraz jest wybrana taka opcja. Ona powoduje, że zobaczmy, te narożniki, one są nieregularne pojawiają się w nieregularnych miejscach, ale mogę wymusić w taki sposób, że narożniki zawsze będą miały kąt prosty, czyli tutaj sobie kliknę i zobaczmy, teraz mam, ta ramka jest po prostu taka bardziej symetryczna w tym momencie, o, zawsze te narożniki mają właśnie taki kształt, to wymuszam tym kształtem. No to teraz usunę sobie, oddalę sobie troszeczkę te wszystkie moje obiekty, przysunę sobie i teraz kolejna rzecz, która może się przydać, zwłaszcza jak będziecie rysować jakieś schematy, rysunki techniczne, techniczne jakieś wykresy, rysuję sobie jakąś kreskę, o taką, tylko ustalę, że ona nie będzie przerywana. Ona nie będzie przerywana, ona jest taka. I teraz mamy zakończenia tej linii. Tutaj groty strzałek. Taka opcja groty strzałek. To teraz tak, początkowy i końcowy. Na przykład początkowy będzie taki, a końcowy będzie na przykład o. ta flecha 9 będzie przydatna do takich właśnie rysunków technicznych. No to tutaj mogę zmieniać oczywiście, że teraz na przykład ta opcja będzie o taka. O strzałę teraz narysowałem. Albo na przykład będzie. Coś jeszcze tu zmieńmy. O, dajmy coś takiego albo na przykład chcecie narysować jakąś kreskę robicie jakieś, jakieś opakowanie i tam jest jakaś opcja chcecie pokazać taką informację że trzeba coś przeciąć no to sobie narysuję taką kreskę tutaj damy tak proszę bardzo no i jeszcze dodatkowo tutaj mamy takie fajne zakończenia sugerujące na przykład cięcie proszę bardzo o takie na przykład o, i tu już możecie od razu bez szukania jakichś ikon mamy taką linię Możemy ją tutaj wstawić. No dobrze, no to teraz tak. Jeszcze wracam do tych kresek, do tych strzałek, bo te strzałki mogę modyfikować w taki sposób, że po pierwsze mogę odwrócić ich kolejność. Na przykład teraz chcę, żeby ta dłoń była tutaj jako końcowy element, a strzałka była na początku. No mogę po prostu to odwrócić. W tym momencie mamy coś takiego. Mogę też zwiększać ich skalę, czyli na przykład. Zmieniam, zwiększam te elementy, przy czym teraz może słabo to widać, bo zwiększam o 1% i one się z... widać, że coś tam się zmienia, ale zobaczcie, co się stanie, jak nacisnę klawisz Shift i będzie to zmien... będę to zmieniać. W aplikacjach Adobe, jak nacisnę Shift, to wartości, które przeklikuję, zmieniają się co 10. Proszę bardzo, o jest, co 10. I to się zmienia szybciej. Tutaj mogę oczywiście to też zmniejszyć. Mogę wyłączyć ikonę łańcuszka. W tym momencie one się zmieniają nieproporcjonalnie, czyli jedna się zmniejsza, ta końcowa na przykład, a ta początkowa nie. No i tutaj mamy jeszcze końcówki. Mogę, oczywiście mogę też taką strzałkę kompletnie odwrócić. O, w taki sposób mamy. Zwróćmy uwagę na końcówkę tej strzałki, grot. Tutaj mamy wyrównanie na dole. Teraz wyrównanie jest takie, że ostatni punkt końcowy tej ścieżki jest jednocześnie końcem grota strzałki, ale mogę to zmienić. Może być tak na przykład. Ja wolę ten sposób. I tutaj mamy jeszcze profil. Teraz... Ta linia, jakakolwiek by ona nie była, czy ona się kończy strzałkami, czy nie, ale ona zawsze jest, ma stałą szerokość ścieżki. Na całej swojej długości jest jednolicie taką samą ma grubość, ale możemy to zmienić. Tutaj, gdzie mamy profil, i możemy określić, bo teraz jest napisane jednolite, ale mogę to określić, że na przykład będzie o, się zmieniać. To będzie widać bardziej na jakiejś ścieżce. Narysuję sobie taką ścieżkę, o taką, jakąś. Proszę bardzo. No i teraz dam jej trochę większą grubość. Dam jej tutaj na przykład taką. No i teraz zamiast jednolite dam, że ona jest taka, na przykład. Proszę bardzo. O, będzie to wyglądać no ładniej, ciekawiej. Jeśli na przykład robimy jakieś ilustracje, rysunki, to takie ścieżki będą wyglądały ciekawiej. Ale tu jeszcze mamy kilka dodatkowych elementów. O, takie na przykład, takie możemy, możemy to też oczywiście zmienić. Teraz ona się rozszerza, ale my możemy dać odwrotność, odbicie. Czyli teraz będzie się Zwężać. Dodatkowo te wszystkie elementy oprócz tego, że są tutaj w obrysie, one są też tutaj na górze w tej listwie. Zobaczcie, tutaj mamy o, też te same, te same takie elementy. Dobrze. To teraz usunę sobie tę moją strzałkę, ten zostawię, ale ją troszeczkę zmodyfikuję po węzłach białą strzałką gdzieś tutaj ładnie powyginamy i pokażę jeszcze jedno narzędzie, które może wam się przydać do rysowania jakichś fajnych właśnie kresek. To narzędzie jest tutaj. Ono się nazywa szerokość wydobędę całą paletę narzędzi tutaj na listwę i kliknę sobie w to narzędzie, ono tak wygląda, taką ma ikonkę i teraz zobaczmy, ja mogę sam bardzo mocno modyfikować tę ścieżkę, czyli tu najeżdżam myszką i teraz tak, jeżeli najadę na istniejący punkt tej ścieżki, to go po prostu mogę rozszerzać, mogę tworzyć własne punkty. O, w takim momencie tu sobie kliknę i przeciągnę myszką i rozszerzam. I robię jakieś na przykład takie motywy roślinne, coś takiego na przykład, jakieś liście, o, tego typu rzeczy, jakieś na przykład jaszczurki. O, proszę bardzo, mam jaszczurkę. Mogę też oczywiście tu modyfikować krzywimi, o taki sposób. To wszystko mogę tu zmieniać, przeciągać w taki sposób. Teraz sobie na przykład zrobiłem o coś takiego, mogę tak robić. Czyli teraz tak, jak przeciągam taki węzełek, o i robię to od ścieżki lub do ścieżki, to zmieniam szerokość. Natomiast jak robię to wzdłuż ścieżki, to mogę tutaj modyfikować o stopień takiego na przykład właśnie wygięcia tej ścieżki. Mamy coś takiego. No i teraz jak mam taką zmodyfikowaną ścieżkę, zobaczmy, ja ją sobie tu zaznaczę czarną strzałką. To jest jakaś jaszczurka albo jakaś gałąź, liść, liść błotrawy, cokolwiek. Ja to mogę dodać do, do profilu moich predefiniowanych ścieżek. Zobaczcie, tutaj sobie rozwinę tę listę albo tę, nie ma znaczenia. Rozwinę ta, bo ta jest bardziej dostępna. Ona jest na samej górze, i tu jest taka ikonka. Dodaj do profilu. No to ja ją dodaję do profilu i nazwę ją. Nazwę ją na przykład yy, Jaszczurka. Proszę bardzo, nazywam ją. OK. I teraz, jeżeli narysuję jakąkolwiek inną ścieżkę, wezmę sobie teraz ołówek i narysuję sobie ołówek. Normalnie, domyślnie, rysuję takim zwykłym, zwykłą, jednolitą grubością kreski, ale mogę zaznaczyć ją, rozwinąć i teraz. Przewinąć sobie troszeczkę, i tu już tę jaszczurkę mam. Zobaczmy, o jest jaszczurka, no i ona może być taka. Teraz może tego nie widać, ale jeśli teraz na przykład dam grubszą kreskę, to ona będzie widoczna. O, o tak na przykład. No i jeśli dam jeszcze bardziej grubą, no to będzie jeszcze bardziej widoczna. I to są na przykład właśnie takie, o, takie ilustracje. I teraz, do czego może nam się to przydać? No, na przykład robimy jakąś ilustrację. Mogę sobie zwykłym ołówkiem oddalę sobie troszeczkę. I zwykłym ołówkiem zacznę rysować jakieś tu motywy, jakieś takie, 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 i te wszystkie elementy mogę sobie zaznaczyć i określić, że one będą właśnie o takim czymś rysowane. I to wygląda o niebo lepiej niż na przykład zwykłe kreski. To mogą być różne kreski, bo to może być coś takiego. Może być na przykład o taki. o coś takiego na przykład. O, tylko cieńsze, nie takie grube. O no, takie na przykład. No i takie, takie kreski wyglądają nieco bardziej naturalnie, niż gdybym teraz miał narysować o takie zwyczajne kreski, takie powiedzmy komputerowe. Te wszystkie kreski też mogę oczywiście im nadać jakiś tu kształt. Teraz one są tutaj u mnie, to może być jaszczurka, albo tu wcześniej sobie robiłem jakieś motywy. Trochę je pogrubię. No i mamy coś takiego, mamy takie motywy jakby roślin. No i tak to wygląda. To tyle. Dziękuję i zapraszam do oglądania kolejnych filmów.